Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie takie, witam was ja Ja I ja Irenę, dzień dobry. Dzisiaj temat już trochę mi zaleci, bo smutny, bo porozmawiamy o niedopasowaniu seksualnym, czyli coś co jeszcze mi jako nastolatkowi wydawało się, że no nie istnieje, no bo seks to jest taka rzecz, którą po prostu dwoje ludzi robi, no i nie ma opcji, żeby się nie dopasowało. Wiesz co, ja jak myślałam o tym odcinku przez parę ostatnich dni, o tym temacie, to przypomniało mi się, że kiedy miałam kilkanaście lat i siedziałam w gabinecie ortodontycznym, to znalazłam taką gazetę, wiecie, takie jakieś tam przyjaciółki, czy Oliwie, czy Klaudia. To pewnie była Klaudia. Nie wiem, czy Klaudia jest jeszcze wydawana. Wiesz, jaka jest Klaudia? Może właśnie taka, taka w tym stylu. I tam było napisane, że najlepsze orgazmy kobiety mają po... 30 i c I ja to przeczytałam i myślę, o oh my god, co? To ja mam tyle czekać? Przecież to jest jakieś absurd, to skłamstwo, to nie jest na pewno prawda. No Perspektywa dwudziestu kilku lat bez orgazmu myślę, że była dość smutna. To znaczy, nawet nie bez orgazmu, ale że jakość tych orgazmów wzrasta z wiekiem, że jakby one są najlepsze dopiero po takim czasie. Bez tego najlepszego orgazmu. Dokładnie. No i dochodzimy tak naprawdę już na wstępie naszej rozmowy do sedna całego problemu czyli tego, że od najmłodszych lat jesteśmy bombardowani tym przekazem Miej najlepszy seks, 60 sposobów na super orgazm najlepszy orgazm z kim najlepiej mieć orgazm albo w jakiej pozycji. No i to buduje te słynne big sex expectations. No, a wiadomo jak to jest w życiu. Spotykają się dwie osoby, no i ten seks. Może być super, może być najlepszy, ale też może być mega słaby. Niestety tak. I tak naprawdę ciężko przewidzieć, jak się skończy. Są takie właśnie bardzo infantylne wskazówki. Nie wiem, czy teraz w tych magazynach one jeszcze się ukazują, ale za, za moich młodych lat. No, to były takie rzeczy typu, jak rozpoznać, czy ten facet będzie dobry w łóżku. I na przykład, nie wiem, jak się super całuje albo coś tam, to znaczy, że na pewno będzie jakimś ogierem w tej sypialni. I w zasadzie, ty, jako ta czytelniczka, no i też ja, jako czytelnik utożsamiający się oczywiście z tymi poradami, no nie będziesz musiał nic absolutnie robić. No i kiedyś tak właśnie, no, zostałem totalnie zmylony, bo poszedłem do łóżka z kolesiem, który całował się. Ach, aż. No, po prostu mi się wszystko przypomina, jak sobie o tym pomyślę, jak, jak on się całował. Ale potem przypominasz sobie, co było dalej. No i to, co było dalej, to chciałbym zapomnieć, a nie mogę. Niestety. Tak jest, to właśnie to, to całowanie, jakieś dotykanie, sobie myślisz, mhm, mm to będzie to. No i co? No i nie jest. No to niedopasowanie seksualne. Czy ty pamiętasz jakiś taki seks, kiedy wiedziałeś że no tutaj jakby nie jesteście. Tym puzelkiem, który się super dobrał. To znaczy, w ogóle mam wrażenie, że żeby tak dobrać te puzelki, no to zależy też, się, czego się oczekuje od takich szybkich relacji i jak to tam pójdzie. Ale pamiętam jedną, która utkwiła mi w pamięci, jako właśnie taka zupełnie nieudana. To było gdzieś tam na wakacjach i ten chłopak się tak parę dni za mną kręcił, aż w końcu stwierdziłam, no dobra, chodź. Trochę moja filozofia, no skoro już tu jestem. Tak, ale to był błąd. Jakby jak za pierwszym razem nie myśli, że to jest to, może po prostu trzeba było iść tą drogą tej intuicji, no ale niestety oczywiście poszłam w drugą stronę. No i to było jakieś takie dziwne, on próbował jakieś takie, nie wiem czy on mnie trochę jakby podgryzał, czy co on tam robił, ale sobie myślę, gdzie w twojej głowie to, ma, to może być przyjemne, typie, jakby daj mi spokój, jakby szybko się to skończyło, ja chciałam o tym zapomnieć, gdzieś tam go jeszcze widziałam. Ale udawałam, że nie widzę już później, parę dni później, bo już nie chciałam wspominać tego, nie chciałam, żeby on jakby odgrywać tej nocy jeszcze raz. No, nie chciałaś nie... być też pogryziona po prostu. Dokładnie. I naprawdę, po prostu bardzo to było nie, że jakieś nieprzyjemne, nie? To nie, nie jest jakaś trauma, którą mam w głowie, tylko. Tak wiecie, tak to się dzieje i tak czujecie, że no może by się udało, może będzie fajnie, ale po prostu nie jest. No może jakby znalazłby dziewczynę, które, której by się to podobało, podejrzewam, że może takie są, to na pewno nie byłam ja i te dwa puzle to w ogóle z innej... Paczki puzzlów, on tam gdzieś jakimś starym budynkiem, a ja koniem pędzącym po plaży. To, to, to. <laughs> Jest jaka piękna metafora. No właśnie, bo też w tym niedopasowaniu seksualnym to wcale nie chodzi o to, że my oceniamy czyjeś umiejętności seksualne i ktoś po prostu źle uprawia seks albo nieumiejętnie, tylko to niedopasowanie wynika właśnie z tego, że obie strony chcą czego innego i lubią coś zupełnie innego i no ciężko tak naprawdę czasami przy takich właśnie one night standach szczególnie też mieć czas na to żeby znaleźć ten środek w którym się spotkamy i ja pamiętam że właśnie podczas tej mojej bogatej długiej kariery one night standowej swego czasu no tak naprawdę to co, co drugi chciałbym powiedzieć że co drugi bo to było częściej one night stand był taki że trafiałem na kolesi którzy no, jakby preferowali zupełnie Inną opcję, albo zupełnie inną opcję niż ja chciałem, albo miałem ochotę na przykład tej nocy. Więc albo właśnie jacyś jeszcze du duszenie, bicie, plucie, <noise> jakieś takie rzeczy, ja tak, no może gdyby mi się to podobało, gdybyśmy byli w jakiejś takiej ciu dłuższej relacji i trochę stopniowali te wszystkie atrakcje, i wtedy może miałbym czas, żeby zdecydować, czy to lubię, czy nie. No ale jak się ktoś pluje na ryj od razu, to nie wiem. Też miałam taką sytuację i tak mi się, nie, 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 co ty robisz? Jakby cof, cofnij tą ślinę. Jakby i znowu, może się komuś to podoba, ale mi w tym momencie, no nie. I teraz zauważyłem, że właśnie te preferencje w trakcie seksu, one są trochę zależne od długości tej, tej relacji, bo przypominam sobie mój pierwszy związek, który był dla mnie zawsze, to był pierwszy seks z tym chłopakiem, i my próbowaliśmy różnych rzeczy, jakby w toku całej. Relacji. I potem, nawet kiedy podczas tych one night standów ktoś obcy robił to, czego ja już próbowałem, to jakoś tak sobie myślałem, no nie. To nie tylko dla chłopaka takie rzeczy abym ja zrobił. No ale w tym może tkwi sekret, że jak się już zbuduje taka intymność, a nie tylko chemia, to możesz sobie na więcej pozwolić. No i też pewnie jesteś bardziej skłonny do tego, żeby próbować nowych rzeczy, nawet takich, z którymi nie czujesz się może początkowo. Super komfortowo, no ale powiedzmy, że też nie chodzi o przymuszanie, bo ja byłem w kilku związkach i tam za każdym razem moi partnerzy proponowali jakieś takie rzeczy, których ja nie chciałem spróbować i mówiłem, że nie chcę. No i temat był urywany. Potem czasami sobie to przemyślałem i stwierdziłem: No dobra, może spróbuję, w zasadzie, dlaczego nie? Nie będzie mi to jakoś dużo kosztowało i okazywało się, że jakby jestem w stanie. To zrobić, co może nie jest jakąś wtedy potem moją ulubioną rzeczą w seksie, ale też nie sprawia mi jakiegoś takiego dyskomfortu, a wiem, że tej drugiej osobie sprawi przyjemność. To też jest takie dziwne mówić o kompromisie w kontekście seksu, bo to, to nie brzmi i w ogóle. W ogóle nie. To bardziej chodzi o chyba dopasowanie się, ale nie w sensie kompromisu, bo kompromis jest tak naprawdę rezygnacją z czegoś. Tak, że ty ponosisz jakiś koszt tego, że Decydujesz się na coś. Tak naprawdę dwie osoby ponoszą ten koszt, no bo kompromis polega na tym, że dwie osoby rezygnują z maksimum swoich oczekiwań i się spotykają gdzieś w 80%. Ostatecznie nikt nie jest zadowolony. No i tutaj przechodzimy tak naprawdę do tej kwestii najbardziej dramatycznej w tym niedopasowaniu seksualnym, że ono jakby się ujawnia w tej dłuższej relacji. No bo wiadomo, na początku. Jest taki etap dotarcia się seksualnego. Ja przynajmniej tak miałem praktycznie z każdym moim stałym partnerem, że te pierwsze, jakby razy, oczywiście, one były super, ale z zupełnie innych powodów. Była ta chemia, było to podniecenie, jakby to szczęście, po prostu, że z osobą, do której coś czuję i jakby w końcu to robimy i fajnie, no ale potem, jakby czas zawsze ujawniał pewne różnice i pewne rzeczy, nad, nad którymi. Trzeba było popracować. No i ja pamiętam, że jak pierwszy raz, ja musiałem skonfrontować jakby z włożeniem pracy w tę sferę seksualną, no miałem wtedy tam 20 lat, co tak sobie myślę, no ale jak to? Przecież seks jest taką super naturalną rzeczą, że jak to pracować, że to zabierze cały ten czar, no bo albo się chce uprawiać ten seks w taki, a nie inny sposób, albo nie, no i... Było bardzo problematyczne dla mnie. I znowu wracamy do tego, że kultura i filmy nam po prostu mówiły jedną rzecz. Idziesz z kimś do łóżka i od razu jest po mniej więcej 3 do 10 sekund orgazm i ludzie mają super seks, jak są razem i się kochają, a jeśli mają niefajny seks, no to znaczy, że tak naprawdę nie chcą ze sobą być i się ostatecznie rozstają. To są jakby dwie rzeczy, które się widzi. A nie tą pracę, którą trzeba wykonać. Według mnie to też jest taka sinusoida w długim związku. Pierwsze parę miesięcy to jest super chemia, zakochanie i po prostu możesz się bzykać jak królik, cały czas jest super. A potem, jak trochę się te emocje uspokajają, no to, to wtedy się wychodzi na taką drogę, która jest właśnie według mnie taką sinusoidą. Raz jest super, potem są może jakieś trochę mniej. Intensywne miesiące, potem znowu to wychodzi do góry, no, chyba że to są jakieś poważniejsze problemy. No tak, jeszcze wracając do tego wątku, właśnie czego uczą nas filmy i popkultura, to w popkulturze nie ma praktycznie pytań w trakcie seksu czy inicjacji seksualnej. Ludzie czytają sobie w myślach, wiedzą dokładnie, gdzie tym językiem mają zjechać, żeby ta partnerka czy partner tam po prostu wyli z rozkoszy. No a w prawdziwym życiu często jest tak, że ta o, druga osoba, niezależnie od tego, czy my nią jesteśmy, czy to jest nasz właśnie partner, czy partnerka, no próbuje, miałem właśnie takie sytuacje, tam wiesz, wydaje mu się, że właśnie wchodzi na jakiś mont Everest orgazmu, który zaraz my będziemy mieli dzięki niemu, a człowiek tak leży i tak sobie myśli, nie, nie w tą stronę, w ogóle nie tu. Niestety, tak się zdarza. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy w takich sytuacjach, kiedy ja myślałem sobie nie, 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 ale to na szczęście było bardziej podczas one night standów, jak koleś po prostu od razu mi próbuje wsadzić palec w dupę. I od razu, bez, w ogóle bez, bez pytania, bez dzień dobry, bez, dzień dobry, bez niczego. I ja sobie myślę jakby, gdzie... Te paluchy. Gdzie mam napisane na twarzy, że jakby włóż mi palec tam akurat. Nie wiem, być może ja mam, może, może może mam to coś napisane. w twarzy, kto wie, tak naprawdę trzeba byłoby zapytać tych kolesi, czego nigdy nie zrobiłem, tylko zawsze mówiłem, poproszę tylko ten paluszek, mówię nie tam, mówię nie, 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 nie". Mówię, to może za chwilę, no i potem jakby próbowałem tak, wiesz, manewrować tam dziurskiem, żeby nie trafił, ale no powiem ci, że to zawsze był dla mnie taki motyw, jak ktoś to robił, że myślę sobie, no nie dogadamy się. Ale już na samym początku tak skreślałeś? Czy to po prostu dla mnie, jakby w takich sytuacjach, gdzie coś nie zaczyna się dobrze, albo gdzieś właśnie idzie w nieprzyjemną stronę, albo ktoś nie wie, co robi w ogóle, łechtaczka myśli, że gdzieś jest jakby no, 10 centymetrów dalej niż faktycznie jest. No to jakby to jest już takie uczucie, że sobie myślisz, że dobra, jakby out, koniec, Boże Święty, zostawcie mnie w spokoju wszyscy. Ale, no bo to są takie specyficzne, mam wrażenie, emocje, które jakby są już takie intensywne, ale tak naprawdę mogą minąć. No i zazwyczaj mijają. Jak sobie po prostu gdzieś się nakierowujesz, albo tłumaczysz, albo przesuwasz tą rękę, albo cokolwiek. No, to na pewno też jest związane z tym, że trzeba sobie to powiedzieć, że jesteśmy tutaj w sytuacji, kiedy oboje chcemy mieć dobry czas. Więc jak ja pokieruję tego partnera czy partnerkę, no to też dla mnie będzie dobrze. Tylko tak jak mówię, my chyba nie mamy tak wtłoczone do naszych po prostu umysłów yy, przepalonych przez popkulturę. Żeby mówić i żeby instruować, i żeby zwracać uwagę, no bo to się kojarzy z czymś takim, co właśnie, nie wiem, ktoś się poczuje obrażony, albo że podważamy jego umiejętności, albo to zepsuje tą całą aurę, której tak naprawdę nie ma, no bo my jej nie czujemy, no bo ktoś tam, no nie fajnie robi. Ale, mimo wszystko. Jednak myślę, że ta aura gdzieś tam jest, no bo ta osoba na przykład myśli, że ona dalej jest, ty coś powiesz, wtedy zrobi się jakiś kwasik mały, i trochę tak nagle się okaże, że jesteście w zupełnie innej sytuacji, tylko wszyscy są nadzy, więc jeszcze jest do tego dziwnie. Myślę, że jest, jest to dosyć trudne. Zależy oczywiście, dla kogo, bo ludzie różnie reagują, ale to mówienie o takich rzeczach jest takie no, specyficzne. Czasem chcesz powiedzieć to w taki sposób na przykład najczęściej wydaje mi się, że zamiast mówić, to się właśnie chcesz nakierować, żeby jeszcze nie psuć, bo już te słowa to już będzie za dużo i pytania, ale co ale nie podoba Ci się, ale jakby. O I wtedy to odpowiadasz, nie, nie podoba mi się, <grym> ale rób zupełnie inaczej <grym> niż <grym> robisz do teraz. Podstawą do rozwiązania wszelkich problemów jest to, żeby o tym porozmawiać. Tylko może nie zawsze w momencie, kiedy to się dzieje. Wiesz, o co mam na myśli? Że jeśli to jest długotrwały partner, no to jakby cały czas takie mówienie w trakcie seksu i jakiś tam pieszczot. No nie tak, no nie to zrób. No nie za mocno, za lekko w lewo, w prawo, no to trochę to psuje, ale mam wrażenie, że lepiej jest po prostu trochę pomówić o tym na takim neutralnym gruncie, kiedy nikt nie czuje się głupio bez goły, właśnie. No to jest ciekawe, co mówisz, bo dla mnie rozmowy o seksie, jakby poza sytuacją seksualną, są takie dziwne w sensie rozmowy z partnerem. Bo one są dziwne. Bo to jest zawsze dziwne, jak masz, nie wiem, pewnie nie zawsze i pewnie nie dla wszystkich, to już jest taka jakby poważna rozmowa, no ale zachodzi o seks, więc ona nie powinna być taka poważna, no bo przecież jest uprawiany, jest spoko, więc powinno być jakoś tak łatwiej i naturalnie, szczególnie jak ludzie są w długich związkach, ale no nie zawsze tak jest. Pojawia się ten problem odwieczny, jakby, jak do tego nawiązać. No wiesz o co chodzi, że nie wiem, stary kroi sałatę na obiad i on wie wiesz co, ten palec w dupie ostatnio, to nie rób takiego. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze. Ja mam taką metodę, że gdzieś tam zaznaczam, że ch chcę porozmawiać o paru rzeczach, żeby taki już temat przygotować, jakby żeby już nie był taki, wiesz, przy niedzielnym obiadzie nagle po prostu grom zesnego nieba i pytania, tylko tak powoli. No bo też chodzi o to, że zwracanie uwagi Myślę, że wszystkim, ale może tutaj pojedźmy stereotypem, facetom, co do ich umiejętności w łóżku, no jest takie specyficzne i no jakby facet, jak to facet może to odebrać właśnie jako taką potwarz, szczególnie, że kolesie, mam wrażenie poparte wieloletnim doświadczeniem, zawsze uważają, że są super w łóżku. No naprawdę jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by jakkolwiek powątpiewał swoje umiejętności. To często właśnie da się odczuć, jak ta rozmowa o seksie m, się odbywa w jakichś okolicznościach albo nawet po seksie. No to nie zawsze mówię, że ale super było, co? Ale po prostu było ruchańsko. Myślę, no nie było. Ale wiesz co? Może to nie jest tyle... Że wszyscy tak myślą, ale wszyscy tak mówią, bo wiedzą, że powinni tak myśleć, no bo przecież są kolesiami, seks jest najważniejszy. No i jakby, więc no, tak jestem super, ale tak naprawdę myślę, że w większości przypadków raczej nie ma tam takiej pewności. My, czy myślisz, że jest właśnie? Ja zawsze to odbieram jako pewność, i nawet pamiętam kilku takich swoich one night standerów, że oni jakby po seksie tym średnio udanym tak naprawdę. No, mieli taką minę, że oczekiwali, że ja za chwilę jakiś medal wyciągnę i po prostu przyjdę z wieńcem, który im na, na, na głowie umieszczę i powiem, to był najlepszy seks w moim życiu. Dziękuję ci i tobie i wam. <grym> Powiedz też, przekaż rodzicom dokładnie. Poinformuj wszystkich. Brawa, 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 brawa. Ale my sobie tutaj tak śmieszkujemy, ale to niedopasowanie seksualne może być naprawdę rzeczą, która no, sprawi, że ten związek, który w innych sferach super sobie radzi i świetnie się z tą osobą czujemy, żyjemy, no, wprowadza jakąś taką atmosferę niespełnienia, niezadowolenia i stawia taki duży znak zapytania, czy w ogóle jest sens taką relację kontynuować, i wtedy myślę, że kluczowe jest to, żeby. Właśnie tak jak mówiłaś, pojawia się ta komunikacja, bo oczywiście może się tak okazać, że spotkają się dwie osoby, które są totalnie niedopasowane, jakby te wszystkie ćwiczenia, treningi, rozmowy, no po prostu nic nie pomogą. Bo na przykład, nie wiem, druga strona ma jakiś konkretny fetysz, na którym się nie chcemy zdecydować, co też jest ok, nie musimy wcale chcieć próbować wszystkiego, jeżeli to nie jest dla nas komfortowe. No, a dla tej osoby jest tak ważne, że ona sobie nie wyobraża seksu, na przykład bez tego. Co mnie prowadzi do refleksji, że najgorzej, oczywiście, znowu, no mają geje, bo u nas jest ten podział, że jest aktywny i pasywny. No i teraz, jak się spotyka dwóch pasywnych chłopaków, na przykład, no to co oni mają zrobić? No wiadomo, są jakieś gadżety, tego typu sprawy, ale w takiej teorii, na papierze, no to już nie bardzo. Jakiś tam oral, wiadomo. Masturbacja wzajemna przy świetle i inne tego typu atrakcje, ale ponadto to już nie bardzo nie widać perspektyw, i jakby brak wiary w to, że seks takich osób może być fajny, jest najlepiej udokumentowany właśnie w tej całej kulturze gejowskiej i szukania partnerów, nawet na tych wszystkich apkach, że jedno z pierwszych pytań to jest to legendarne A czy P. No bo jak jestem A i Ty jesteś A, bo jesteśmy obaj P, no to już jakby mamy to tak. Trynione, że no to nie ma sensu po prostu. No tak, ktoś będzie mniej zadowolony z tej Kto, zabawy. Ktoś będzie mniej zadowolony i to po prostu na dłuższą metę nie ma sensu. I ja pamiętam, że jakby poruszając się w tych meandrach gejowskiego świata, zawsze bardzo się przeciwko temu buntowałem. I tak sobie myślałem, no ale jak to? Przecież jak poznajesz kogoś i jest wam super i świetnie się dogadujecie, jest jakaś chemia, jest to uczucie, ta miłość najważniejsza po prostu, no to There's gotta be way, żeby to się po prostu jakoś udało i zawsze mnie to tak szokowało, kiedy moi właśnie przyjaciele czy znajomi w taki bardzo zdecydowany sposób, na przykład, nie wiem, wracając z randki, gdzie koleś był super i wszystko było po prostu najlepsze na świecie, no ale okazało się właśnie, że na papierze mają się nie dogadać w łóżku i oni jakby nic z tego nie będzie i nie dawali temu szansy, a ja zawsze na przekór jakoś tak mi się wydawało, że to da się skleić ale oczywiście, potem jak już jakby sam miałem więcej doświadczenia łóżkowego, no to rzeczywiście, na przykład z moim drugim facetem, no my jakby w ogóle nie byliśmy dopasowani na papierze seksualnie. I to było bardzo problematyczne, i tak naprawdę chyba nigdy nie zostało przez nas rozwiązane. Tak, wiesz, myślę o tym, nie mogę za dużo powiedzieć na ten temat, bo no, I cannot relate, ale nad czym się zastanawiam, to no, to jest problem stary jak świat. Jakby na to nie patrzeć. Dla Ciebie, dla Was. I nie ma na niego rozwiązania? No jest rozwiązanie, ale to rozwiązanie, jakby poszukiwanie tych rozwiązań zależy od tego, czy ktoś jest właśnie skłonny, i tu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, pracować nad tym. Bo niektórzy po prostu odrzucają taką możliwość od razu. I ja byłem taką osobą wtedy właśnie, w tamtym związku. No bo uznałem, że skoro... Ja nie chcę być pasywny, a on chce być zawsze aktywny, no to jakby to jest problem nierozwiązywalny i musimy po prostu się posiłkować jakimiś innymi przyjemnościami czy aktywnościami seksualnymi ze sobą. No ale to się po prostu nie wydarzy. Ale też wiedząc cały czas z tyłu głowy, że to jest coś, czego on chce, czego ja mu nie mogę wtedy dać, no i to też ryje banie bardzo mocno. No i prowadzi oczywiście do jakichś dziwnych myśli, do zazdrości, do takiego. Przewidywania, przepowiadania, zdrady, że ona się w końcu kiedyś wydarzy, no bo on w końcu jakby będzie chciał to zrobić tak, jak nie wiem, lubi najbardziej, no i znajdzie kogoś, kto, kto mu to da. Więc to jest bardzo wyniszczające, szczególnie właśnie dla osób, które są bardzo niedoświadczone i nie wiedzą jeszcze, że jakby można włożyć jakąś pracę w to, można to przegadać. Mając 20 lat, no to ja właśnie się kierowałem tylko jakimiś takimi instynktami i tą taką teorią. No, że nie jesteśmy zgrani, ale mimo wszystko jakoś tam próbujemy to, wiesz, przemilczeć tak naprawdę ostatecznie. Frustracja seksualna, no to jest straszna rzecz, z tym się nie da funkcjonować, nie da się tworzyć super związku, kiedy jest się frustrowanym seksualnie. Nie jest to dziwne, że to jest taki problem i potem rzutuje na tak wiele rzeczy i na sam związek. No i też jakby rozumienie tej frustracji seksualnej jest często takie, szczególnie myślę wśród młodych osób, tu mówię głównie ze swojego doświadczenia, że my nie patrzymy na to, jak właśnie na niedopasowanie seksualne, że się nie dopasowaliśmy, tylko jest cały, jakby szereg, cała opowieść wokół tego, że pewnie mu się nie podoba, nie podniecam go, coś robię nie tak, a pewnie z kimś innym to byłoby lepiej inaczej, albo z kimś poprzednim, to już najlepiej właśnie się porównać, szczególnie jak człowiek jest durny i się jeszcze dopyta, na przykład, nie? A jak tam z poprzednim chłopakiem było i się nasłucha, i to. Po prostu totalnie, totalnie zbędna wiedza. No i to rzeczywiście, jakby ta frustracja seksualna to brzmi trochę często tak dla ludzi, że ktoś jest taki niewyżyty i nie miał tej satysfakcji seksualnej, a to jest jakby mnóstwo spraw dookoła. Później też wychodzi w życiu codziennym ta frustracja. Nerwy, jakieś właśnie takie poczucie niespełnienia, niezadowolenia. I jeżeli dwie osoby potrzebują w związku mieć seks taki, a nie inny, a nie mogą go sobie dać z różnych powodów, no to to jest zawsze takie. Nie do przeskoczenia. Tak, jeszcze też często się kończy tym, że tą frustrację, czego nie daje nam partner, albo właśnie z poczucia, jak mamy poczucie takie, że z kimś innym było lepiej, albo go nie podniecamy w ten sposób, i to się jeszcze przerzuca na to, że próbujemy sobie to odbić w relacjach z innymi ludźmi, na przykład w wzbudzaniu zazdrości na swoim partnerze, z kimś innym. Jakby tak właśnie, tak naprawdę robienie tylko większej ilości negatywnych emocji, ale no tak działa psychika, nie? że sobie trzeba to po prostu gdzieś odbić. I takie odbijanie no też do niczego dobrego nie prowadzi. No tak, bo to jest taka eskalacja i to odbijanie piłeczki właśnie może się zacząć od wzbudzania zazdrości, a może się skończyć na tym, że my po prostu kogoś zdradzimy, pójdziemy do łóżka z inną osobą, żeby trochę pewnie zrobić komuś albo na złość, albo sobie udowodnić, że jednak I've got it, mam to. To nie, to nie jestem ja w, nie jestem problemem w tej relacji ja, tylko to pewnie ta druga strona. Totalnie. I takie niedopasowanie seksualne i. I godzenie się na seks, który nie jest jakiś super, prowadzi do frustracji. Zresztą to jest w dwóch sytuacjach: i jak się jest z kimś w związku, i kiedy to są jakieś one night standy, kiedy myślisz sobie, Boże po prostu tyle czasu już nie oprawiałam seksu, i na maksa po prostu tego potrzebuję. I czy to jest w związku, i czy to jest one night stand, na który się w końcu decydujesz i z niego wracasz, i myślisz sobie, najgorzej w ogóle to nie było to, czego chciałam, i. Ten właśnie, ta frustracja seksualna, ten frustrujący, zły seks, to jest coś jeszcze gorszego niż jego brak. Tylko ja mam wrażenie, że o tym sobie przypominałam dopiero jak to się wydarzało, że, że zawsze jednak chcesz spróbować, żeby się udało. No, wi no wiadomo, po prostu. Ostatnia deska ratunku, jakaby po prostu dziurawa nie była, to, to idziemy w to. No i też warto, myślę, że to jakby wynika z tego, co mówimy, ale warto to podkreślić, że mówiąc, super seks, czy super fajny seks. Chodzi nam o taki, który nam się podoba, że to nie jest zmierzalne w jakikolwiek obiektywny sposób jakimiś parametrami czy umiejętnościami tej drugiej osoby, tylko coś, co nam się podoba. No i teraz pytanie: jak wyjść z takiego impasu, będąc jakąś osobą, na której nam zależy, no ale ten seks, jakby no, niekoniecznie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, i to, czego ja się nauczyłem, na podstawie głównie tego jednego związku to to, żeby jednak się przełamać i po prostu mówić, mówić w trakcie, mówić po. Oczywiście nie mówić tego w taki sposób, żeby ta druga osoba czuła się winna, bo też umówmy się, satysfakcja seksualna nie zależy od jednej osoby w trakcie seksu, tylko od wszystkich osób, które biorą w nim udział. Chciałam powiedzieć o dwóch, ale przecież są też różne konfiguracje. Tak, dokładnie. I tak się łatwo. Zagubić właśnie w takim myśleniu, że on czegoś nie robi, no albo ona, w zależności o, o kim mówimy i że to po prostu jest tej drugiej osoby wina i się nie stara i tak dalej i to zawsze jakoś tak umyka my, my w tym, a no niestety to, to nie działa w ten sposób, szczególnie jeśli wzrastają jakieś takie oczekiwania to wtedy osoba ma jeszcze większe oczekiwania, więc druga osoba się spina i się nie udaje, więc ta pierwsza jest jeszcze bardziej niezadowolona i zamknięte koło. W ogóle to nie powinno tak wyglądać. A jeśli chodzi w ogóle o całą rozmowę a propos takich rzeczy, no to też trzeba umieć nie wpaść w taki ton wyrzutu. Ja na przykład, jak tylko chcę rozmawiać o jakichkolwiek problemach, to od razu jest to wyrzut. I jakby... <śmiech> <śmiech> nie, że chcę tak zrobić, ale... To się samo dzieje. Tak, a zresztą... Na pewno znasz ten, ten moment, kiedy wyrzucasz swojemu chłopu coś tam, jakiekolwiek rzeczy, jakiekolwiek problemy, i nagle on ci mówi drugą stronę tego medalu. I co ty robisz, nie tak? Ja w takich sytuacjach zawsze mam takie zdziwienie, że wow, to jest prawda. To jest najgorsze uczucie. To jest, bo wtedy wiesz, że znowu truizm, prawda, leży po środku. I też tak jest z seksem, że właśnie często nam się wydaje, że to ktoś się do nas nie dopasował, ale też my się do tej osoby po prostu mogliśmy nie dopasować. No i tutaj trzeba jakoś to wypośrodkować, znaleźć jakby czasami nawet jakąś jedną małą wspólną rzecz, która pozwoli zbudować taki most do, do lepszego seksu, po którym przejdziemy i tam już jest cała kraina niekończących się orgazmów. No ja się nauczyłem przez te wszystkie lata mówić i wydaje mi się, że też dużo tutaj zależy od naszej intuicji, i jeżeli to jest partner stały, z którym jesteśmy od jakiegoś czasu już, to prawdopodobnie mamy jakiś pomysł na to, jak można z taką osobą porozmawiać, jak można to powiedzieć, żeby ona tego nie odebrała. No w jakiś taki atakujący po prostu sposób. Mało tego, też, kiedy w końcu zacząłem się odważać na to, żeby mówić i poprawiać, sterować też trochę partnerem w, w trakcie seksu, to odkryłem, że to też może być podniecające. Że podniecające jest oczywiście to, jak ktoś nas już y, zna od razu, albo po, po dłuższym związku na pamięć i wie, gdzie, gdzie tam język włożyć, żeby człowiek zakwiczał. Ale też super seksy jest takie trochę no, wydawanie komend. No i wtedy, jakby obie strony są zadowolone. Jeżeli oczywiście tę drugą stronę też to chociaż minimalnie kręci, no bo my mamy przyjemność. Oni wiedzą, że na pewno teraz robią coś, co nam tę przyjemność sprawia. No i super, jakby kula się kręci, disko. <laughs> pięknie, pięknie powiedziane. No i tak już takie taneczne mam trochę odniesienia, bo już tutaj nie ukrywam, że na sobotę bileci kupiony do klubu, żeby tańczyć. Chciałem powiedzieć z chłopakami. No z moim chłopakiem. Ale jak się tam chłopaki będą tańczyć obok, to to też fajnie. Też fajnie, dokładnie. Czyli uważasz, że ostatecznie seks w długim związku jest trudniejszy? No, trudniejszy na pewno pod tym względem, że ten cały jakby ogień, który jest na początku, no ciężko utrzymać, żeby był cały czas. Myślę, że to jest w ogóle też niemożliwe, bo po prostu te emocje, które nam towarzyszą w trakcie, się zmieniają. Więc to jest trudne i to jest ta praca którą trzeba cały czas jakby pamiętać o niej i ją wykonywać, żeby tak jak w tych magazynach trochę podtrzymywać cały czas wysoką temperaturę w związku. W sypialni. W sypialni. Ale z drugiej strony na pewno jest jakiś taki plus tego, no bo tak naturalnie jesteś z kimś dłużej. Jakby znacie siebie, swoje ciała i możecie się tak trochę no, no, wyszkolić w tym, tak mi się wydaje. Tak i też właśnie w kontraście do One Night Sendów czy takich krótszych romansów, które są właśnie takie intensywne, pełne chemii, takiego żaru, to z jednej strony trochę spada w długim związku, ale z drugiej strony, jak mówi cytat z mojego ulubionego filmu Nimfomanka. Secret ingredient to sex is love. O, jak romantycznie. No Może być też super seks bez miłości, umówmy się. Oczywiście, ale chodzi mi właśnie o tą taką o zbudowanie takiej intymności, przez co jakby dodaje się takie coś specyficznego do, do tego seksu. On jest dalej inny niż właśnie taki turbo chemiczny, chemiczny. Mam na myśli to, że no to ciało reaguje samo na to, jak jesteśmy z, pierwsze parę razy z jakimś człowiekiem ale potem też są również plusy i właśnie o to mi chodziło. Słuchaj, Irene, to jeszcze wracając, może ja już nie będę wracał do tego po prostu palca w dupie, który mnie prześladował swego czasu. <laughs> Czy ty pamiętasz jakieś takie akcje, które były powtarzalne właśnie w tym takim niedopasowanym seksie? Myślę, że nie ma takiej rzeczy, którą mogłabym nazwać jakoś dokładniej oprócz tego gryzienia, o którym mówiłam na początku, ale na pewno... Częstym problemem, który spotkałam, to jest po prostu takie bzykanie przez kolesi jakby, no jakby byli tymi królikami, ale nie w dobrym sensie, tylko takiego po prostu ciachania tam, jakby drewno było rąbane, ale też nie w takim sensie seksji, gdzie z jakiejś takiej intensywnej, tylko po prostu to jest szybkie i się czujesz jak, jak poduszka trzynastolatka. Bardzo, bardzo dziwne, że ludzie to robią. I, no i to się niestety często zdarza czujesz się jak dziura dokładnie, dokładnie tak i cytując coś... Charlotte I'm not a hole, I'm not <laughs> just a hole dokładnie więc mam wrażenie, że to się często zdarza, że kolesie jakby trochę nie wiem, chyba po prostu oglądają złe pornosy, te takie, w których tak, że, takie rzeczy się dzieją a laski szaleją no, to nie jest, to dalej nie jest prawda i no nie wiem, jakiś, no, nie, nie wiem. To jak jest temat mnie... rzeka. Teraz mi, jak to powiedziałaś, to sobie pomyślałem, że to jest super temat na podcast. Czego nas o seksie nauczyło porno? Bo to, które ja oglądałem, pff, to myślę, że to możemy cały tryptyk po prostu podcastowy o tym zrobić. Ja na przykład nie mam, nie mam takiej jakiejś takiej agendy przeciwko porno, ale w zasadzie, jak, jak tak się zastanowię, ile rzeczy ja się nauczyłem, albo mi się wydawało, jak powinien seks wyglądać. Jeśli chodzi o filmy porno, i w ogóle o wszystko, co dotyczy tej sytuacji łóżkowej, to nie wiem, czy nie mam jakby samych złych do powiedzenia, tak naprawdę. Też mam wrażenie, że te produkcje porno, które są najbardziej popularne i do których najłatwiej trafić, one właśnie są takim kłamstwem, gdzie reakcje tych ludzi są jakieś takie absurdalne, przerysowane zupełnie, i potem zostaje ci, zostają ci takie rzeczy w głowie, i ostatecznie ten miks potem sytuacji, które, których oczekujemy albo które są podniecające właśnie jest jakimś takim dziwnym połączeniem też tego, czego się naglądaliśmy mając jeszcze do tego kilkanaście lat. No i ludzie ostatecznie nie są sobą często w trakcie seksu, no bo im się wydaje, że muszą się trochę tak zachowywać jak, jak tam, co, co widzieli w tym filmie, co powoduje, że jedna strona po prostu stęka jak na świnia, mimo że nic nie czuje, nie ma z tego żadnej przyjemności, a druga właśnie robi to rąbanko, no bo tak, widziała. Tak, a potem jeszcze, co się bardzo często zdarza, czyli kolesie, którzy się pytają potem, czy doszłaś, i tak myślę sobie, no jakbym doszła, to byś o tym wiedział, ale no chyba, że byłeś tak zajęty, żebyś nie wiedział oraz <laughs> y, też takie zdziwienie i ta, ta kompletna tajemnica, czyli ten kobiecy orgazm, no jak właśnie, jak go do niego doprowadzić i czemu on się nie wydarzył. Jakby to, to jest po prostu studnia bez dna i, i to jest też takie pro, problematyczne. No, nie miał jak się wydarzyć, bo w ogóle nawet nie było blisko. Nie byłeś jakieś... na trasie. Tak, <laughs> dokładnie. No nic, my do tej studni myślę, że skoczymy po prostu na główkę. Tak, w następnym, któryś z następnych odcinków. I do tego wrócimy na pewno. No, jeśli chodzi o to niedopasowanie, to zawsze mam takie poczucie, że trochę... Taki zawód sprawiamy ludziom, którzy nas słuchają, jak kończymy jakimś takim właśnie wyświechtanym hasłem pod tytułem komunikacja, trzeba rozmawiać, ale tak naprawdę, no tak ten świat jest zbudowany. Jak chcemy mieć dobry seks, a go nie mamy z osobą, z którą ten seks uprawiamy, no to jedyną drogą, żeby to się zmieniło, jest komunikacja. Może być werbalna, może być rozmowa, a jeżeli nie, no to właśnie jakieś takie ruchy pozorowane, wskazywanie, nie wiem, ciałem jakimś dźwiękiem przyjemności czy zadowolenia, naprowadzaniem tej osoby. I ja wiem, że to naprawdę działa i tak jak ty mówisz, że łamanie kolesi, to ja z kolei wierzę w taką tresurę. Da się po prostu wytresować w takim pozytywnym sensie osoby, z którą uprawiamy seks, że się dopasujemy, ale też musimy być otwarci na to, że ktoś nam zwróci uwagę. Jak ja pamiętam, jak pierwszy raz uprawiałem seks oralny, jako osoba, która no, jakby z, z tym fiutem tam w zębach, jak się okazało. Pierwszy raz jakby robiłem felatio, tak staram się elegancko o tym opowiedzieć. No i bardzo dobrze, że mój chłopak ówczesny, znaczy nie, nie był wtedy moim chłopakiem, ale już potem był, no mi zwrócił uwagę. Powiedział, nie, nie, za dużo zębów, za dużo coś tam. I ja tak oczywiście, było mi bardzo przykro mhm. na początku, bo myślałem, że robię po prostu pałe roku tam. No a była to, taka, to zwrócenie uwagi, ale jakby wziąłem je do serca no i potem też, właśnie ta komunikacja potem jak już słyszałem pochwały jakby mój trener zauważył progres, to byłem mega szczęśliwy serce rośnie, Nie no właśnie byłem tym kolesiem, który czekał, czekał na ten medal lecą. ale według mnie to jest bardzo pozytywne zakończenie, bo chodzi w nim o to, że jeśli to niedopasowanie jest albo się pojawia no to na to jest rozwiązanie to nie jest y, zaprzepaszczona sytuacja więc według mnie to jest super pozytywne Super pozytywne, no i też tak mi się wydaje, że ostatecznie w trakcie seksu no wszyscy zmierzamy w jednym kierunku raczej. Meta jest wspólna. Meta jest wspólna, musimy dojść haha, do niej razem. <laughs> Może nie musimy też bez jakiejś tam presji, wiadomo, ale no tak fajnie by było. Tak, znaczy dojść do przyjemności. Nie dla mnie szczególnie mam wrażenie, u kobiet to jest takie specyficzne, bo ten orgazm nie zawsze się pojawia, co nie znaczy, że seks jest mniej fajny. No kobiety, ale oczywiście też nie zapominajmy o mężczyznach, którzy nie zawsze muszą tam, wiesz, sfiniszować, żeby było udane. Mi się tak zdarzało i wcale nie byłem jakoś bardzo niepocieszony, nie, nie że nie miałem tego wytrysku po prostu kultowego na końcu. Jeszcze a propos właśnie pornosów, to on oczywiście na twarz musi być na końcu, bo jak nie ma na twarzy, to on się po prostu... Nie wydarzył. No to się nie liczy. Trzeba nie powtórzyć. Ma. Trzeba powtórzyć jeszcze raz. Ale na pewno nie będziemy powtarzać tego odcinka, bo już go właśnie kończymy. Ale oczywiście ten wątek myślę i niedopasowania seksualnego, i szczególnie tego, jak pornosy wypaczają nasze patrzenie na seks, poruszymy w kolejnych odcinkach. Natomiast jak zwykle jesteśmy super otwarci. Na to, no, co wy chcecie, żebyśmy Wam zrobili. Trochę nawiązując tutaj do, do tego, co <noise> mówiliśmy. Poinstruujcie nas, piszcie, jakich tematów oczekujecie, jakie kwestie chcecie poruszyć na Instagramie. Tutaj proponuję do Irene najbardziej. Zapraszam na mój profil Kobieta na skraju. Kobieta na skraju, kto wie czego? Przyjemności, zadumy, refleksji, na skraju seksu. To też może taka nazwa byłaby lepsza. Teraz jadę na wakacje, więc jestem na skraju wakacji, no i mam nadzieję przyjemności. <śmianie> no dobrze, to myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć. Dziękujemy Wam za wysłuchanie. Tak jak mówiłem, czekamy na Wasze propozycje, sugestie. No i życzymy, żeby każdy, niezależnie od konfiguracji, no, znalazł te, te puzzle, tak żeby one się tam ułożyły w jakiś piękny pejzaż, czy w tego biegnącego konia. <śmianie> Ale dzisiaj również jesteś taki metaforyczny, pięknie. No jakoś tak mi się udzieliło. No nic, moi drodzy i drogie, do usłyszenia. Do usłyszenia.